Z nami bohater ostatniej akcji, tak można powiedzieć, albo jednej z ostatnich, bohater 91 minuty. Damian, wielkie gratulacje. Wszedłeś na boisko, zdobyłeś bramkę, która ustanawia wynik tego spotkania. No chyba lepszego prezentu na święta sobie nie mogłeś dzisiaj wymarzyć. Znaczy ja od wczoraj już dużo myślałem o tym meczu. Na każdym zresztą meczu się skupiam i wizualizowałem sobie to, że wejdę i strzelę bramkę, i tak się stało, z tego się cieszę. Czyli można powiedzieć, że planowałeś, że tak będzie? Dokładnie tak. Tak jest, planowałem to. Wygrywamy 3-1, mimo że przegrywaliśmy 0-1, przez długie fragmenty ten mecz nam się nie układał. No niesamowity charakter dzisiaj Skra pokazała w Chojnicach. Pokazaliśmy, że to miejsce absolutnie nie jest przypadkowe. Zgadza się, codziennie ciężko pracujemy na to, żeby te wyniki były jak najlepsze dla nas i to nie jest kwestia przypadku na pewno, także będziemy dalej dawać z siebie wszystko i na pewno nie odpuścimy w następnych meczach. Teraz w opinii komentatorów, w opinii osób, które śledzą Ewiner drugą ligę, no wyrastamy na takiego już prawdziwego faworyta. Kto wie, może nie do baraża, a może nawet do tych miejsc 1-2. Nie pompujemy balonika, ale po prostu no, jesteśmy nie do zatrzymania na wiosnę. No myślę, że przy takich wynikach to jest nieodzowna część tego, że kibice i dziennikarze mogą nas połączyć z tym awansem, ale mogę na pewno ze swojej strony powiedzieć, że wszyscy mamy chłodne głowy, do tego podchodzimy i jak będzie trzeba, to na pewno nie odpuścimy. I tak na koniec jeszcze zapytam, ciężko mieć chłodną głowę wygrywając na terenie, gdzie jeszcze nikt w tym sezonie nie wygrał? Czy ciężko mieć chłodną głowę? My od początku mieliśmy jasny cel, żeby tutaj wygrać i no nie jest to przypadek dla nas, także planowaliśmy to i bardzo się z tego cieszymy. Dzięki bardzo, powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję również.